Dzień dobry. Na 21 października, środę, mamy taki oto tekst z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdziału, wersety 5 i 8. Oto dotknął Eliasza anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Horeb. Pierwsza rzecz, o jakiej pomyślałem, to czy jest możliwym, aby, jak to jest napisane, w mocy jednego posiłku iść przez 40 dni i 40 nocy. Świadomy tego, jak wiele energii potrzebuje mój organizm do tego, żeby czuć się w miarę sensownie, no to ten posiłek musiał być naprawdę znaczny. Z informacji, jakie znalazłem, to najdłuższa głodówka, taka permanentna, jaka została przeprowadzona w takich jako formie doświadczenia, trwała 73 dni. Jest nawet udokumentowana. Na YouTubie możecie znaleźć film pod tytułem Głód, ale jest to film raczej dla ludzi, którzy chcą sobie zafundować drastyczne wrażenia. Efektem głodówki, bo to jest, myślę, dość istotne, do 30 dnia jest utrata wagi, co, mówmy się szczerze, dla jakiejś tam części z nas nawet byłoby całkiem sympatyczne. Natomiast dochodzi tutaj też apatia, zmęczenie i osłabienie. No to są rzeczy, które już są, powiedzmy, mniej śmieszne i mniej zabawne i mniej pożądane. Natomiast ciekawie robi się powyżej 40 dnia. Z informacji, jakie znalazłem, okazuje się, że głodówka trwająca dłużej niż 40 dni może oznaczać wyłączanie kolejnych organów. Ostatnim organem jest serce i to jego zatrzymanie na ogół uznawane jest za przyczynę śmierci osoby głodującej. Wiemy natomiast, że Eliasz jeszcze trochę pożył po swojej głodówce i po marszu przez 40 dni i 40 nocy. Schodzi z tego świata bardzo efektownie. Bóg zabiera go na ognistym rydwanie. Natomiast sytuacja Eliasza jest na tamtą chwilę dość ciekawa. On przeżywa to, pomimo tego, że, tak jak tutaj powiedziałem, pewne rzeczy się dzieją, niezbyt ciekawe z jego organizmem. Mamy też przecież jedną informację jeszcze a propos głodówki. Mamy tutaj przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który także przez 40 dni pości na pustyni w warunkach bądź co bądź ekstremalnych. Biorąc powyższe informacje, prawie z pewnością możemy stwierdzić, że obaj niebezpiecznie zbliżyli się do granicy życia i śmierci. Ja wiem, że modnym obecnie są różnego rodzaju diety. No, sam z niejednej korzystam. Nawet mamy diety z konotacjami biblijnymi. Słyszałem, że ludzie nawet fundują sobie takie 40-dniowe posty tylko na wodzie, ale powiem szczerze, nie wiem, jak to oceniać. Zresztą pytanie, czy tak ekstremalny wysiłek bez duchowego wzmocnienia ma w ogóle sens, bo mam świadomość tego, że i Jezus, i Eliasz na pewno byli duchowo do tego przygotowani. Bez takiego pozytywnego wzmocnienia myślę, że oba posty były absolutnie niewykonalne. W związku z tym, że wiemy, że obaj przeżyli, zasadniczym pytaniem jest to, czym się posilili przed tą głodówką. Czy tylko fantastycznym posiłkiem, a może też wiarą i takim, wiecie, pozytywnym wzmocnieniem, że gdziekolwiek nie pójdą i w jakichkolwiek opałach się nie znajdą, to Bóg będzie z nimi i na pewno nigdy nie będą sami. Ja nie widzę jakoś tego, że zanim jeden wyrusza na tą 40-dniową wędrówkę, a drugi wychodzi na pustynię, karmią się rzeczami typu, a czy to w ogóle ma sens, czy to jest zasadne, możliwe, a może nie będę tego nie robił. No wiecie, tysiące różnych myśli, które mogą pojawić się w sytuacjach, kiedy zafundujemy sobie mało komfortowe rzeczy. Takie podejście zawsze rozkłada na łopatki wszystko i wszystkich. Zwątpienie i pytanie, czy to ma sens. Dlatego myśl nad cudownym posiłkiem każe się zastanowić, co my dzisiaj jemy. Czym my karmimy swoje ciała, czym karmimy swoje dusze? Co my takiego jemy, że wciąż jesteśmy głodni? Głodni rzeczy, stanowisk, sławy, uznania. Doszliśmy chyba do paradoksu, że w najbardziej dostatnim świecie w historii mamy najbardziej głodne i łakome, nie wiem czy samolubne, społeczeństwo.
Współczesny człowiek odczuwa głód permanentnie. Od momentu powstania z łóżka, aż do niego się położy i mam wrażenie, że wielu jeszcze śni głodnych. Mam też wrażenie, że jesteśmy w stanie sobie chyba odmówić coraz mniej. Sobie, naszym dzieciom, naszym bliskim. Nawet kosztem drugiego człowieka. To jest jakby pierwsza rzecz. Ale nie chcę rozwijać tego wątku, bo jakby nasze rozważenie rozciągnęłoby się do zupełnie nieakceptowalnego rozmiaru. Ale jest jedna myśl, która w obecnych czasach, myślę, jest dość istotna dla Kościoła i wyznawców naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To, czym się karmimy, później świadomie albo nieświadomie dzielimy się tym samym z drugim człowiekiem. Nie przekażemy ludziom nadziei, kiedy sami jesteśmy pogrążeni w defetystycznych myślach i wiadomościach. Widzę ludzi, którzy na wyrywki znają naokoło covidowe statystyki. Pytam, no i co z tego? Jedyna rzecz, jaka z tych statystyk dla mnie osobiście wynika, to to, że musimy wykonać olbrzymią pracę, żeby móc zwyciężyć to, przed czym staniemy. Ale ile pozytywnych wersetów odnoszących się do Bożej dobroci, opieki, ci sami ludzie, często wierzący, są w stanie powiedzieć na wyrywki z takim samym zaangażowaniem, jakich mówią o statystykach. Przyszłość dzisiaj jest trudna. Absolutnie nie do przewidzenia. Ale informacje, jakie dostajemy na temat tej rzeczywistości, są wybiórcze. Nie wiemy wszystkiego i o wszystkim też nie słyszymy. Wiadomości nie pokazują całego obrazu tego, co dzieje się na świecie i wśród ludzi. A skoro tak, no to ja mam jakiś wpływ na to, co widzę, kogo i czego słucham, a przez to, jak się czuję. Czym Eliasz nakarmił się przed swoją 40-dniową wędrówką? Niepewnością? Może strachem? Może wątpliwościami? A może zaufał Bogu i nabrał nadziei i pewności, że jest no, po prostu w dobrych rękach? Mamy wpływ na to, czym się karmimy, ale też mamy wpływ na to, czym dzielimy się z ludźmi z naszego otoczenia. Dlatego życząc nam tego, abyśmy w tej naszej jednak nowej rzeczywistości szukali pozytywnych myśli i trzymali się ich jak przysłowiowej brzytwy. Bo każda dobra, znaleziona w Biblii myśl jest bardziej trwała i aktualna niż niejedna statystyka. W opisie tego filmu lub jeśli się uda wmontować w rozważanie, znajdziecie link do piosenki, która mnie osobiście ratuje z morza przygnębienia i niepewności. Będzie to psalm 126, wykonany przez zespół Nie ma go tu. No to tyle. Do zobaczenia.